Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa we wrześniu. Wakacje się niestety skończyły. Skończyliśmy cykl Książka na wakacje i zgodnie z naszymi zapowiedziami rozpoczynamy stary, nowy cykl Książki na weekend. Myślę, że we wrześniu warto po tym okresie wakacyjnym literatury nieco lżejszej, przyjemniejszej sięgnąć po pozycje może nieco bardziej ambitne, no ale zawsze takie Państwu polecam, które mam nadzieję przyniosą Państwu jakąś satysfakcję, czy będą mieli Państwo ochotę na przykład też te książki polecić swoim bliskim, znajomym. W tym pierwszym wrześniowym odcinku chciałem Państwu polecić rzecz bardzo nową tak naprawdę, ale niezmiennie spośród tych książek, które staram się polecać, ciekawą, moim zdaniem oczywiście, a mianowicie książkę pod tytułem Świat musi mieć sens. Jest to ostatnia rozmowa przeprowadzona przez panią Aleksandrę Klich z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim. Ostatni wywiad z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim, nieżyjącym od kilku lat. Józef Życiński, znany pewnie Państwu ze swojej działalności naukowej, publicystycznej, kościelnej przede wszystkim, człowiek, który z wykształcenia tego swojego pierwszego wykształcenia był oczywiście przede wszystkim filozofem, był profesorem filozofii, był doktorem teologii, no ale również był człowiekiem, który robił tak zwaną karierę kościelną, chociaż podchodził do tego z dosyć dużym dystansem, dlatego że był księdzem katolickim oczywiście, był biskupem krakowskim, no a u szczytu swojej kariery aż do śmierci, do 2011 roku był metropolitą, arcybiskupem lubelskim. Ksiądz profesor Józef Życiński to jest postać, była to postać szczególna, wyjątkowa powiedziałbym, dlatego że człowiek, który starał się przez całe swoje życie łączyć różnego rodzaju rzeczy, które wydawać by się mogły w polskim, szczególnie kościele katolickim, nie do połączenia. Miał do siebie duży dystans, jak powiedziałem. Tak mówił o swoim biskupstwie na zadane pytanie. Ksiądz Józef Tischner mawiał, że najpierw jest się człowiekiem, potem filozofem, a na końcu kapłanem. A jak to jest z księdzem? I biskup odpowiada: dziś jestem dla ludzi głównie biskupem. Mało kto mówi do mnie księże profesorze, tylko ci, którzy pamiętają mnie z czasów krakowskich, gdy wykładałem w Papieskiej Akademii Teologicznej. Jakby miał po raz kolejny wybierać, co robić w życiu, to na pewno zostałbym księdzem i naukowcem, ale nie jestem pewien, czy chciałbym być biskupem. No, te słowa mogą trochę dziwić, prawda? Tym bardziej, że no przede wszystkim księdza profesora kojarzymy właśnie jako biskupa kiedyś Tarnowskiego, a w końcówce życia jako arcybiskupa lubelskiego. Proszę Państwa, to jest książka, która tak naprawdę na każdej stronie, na każdej karcie zawiera bardzo piękne myśli, które można przyjąć do swojego życia, przemyśleć. Tutaj wybrałem dla Państwa kilka takich fragmentów, które traktują o różnych być może problemach współczesnego świata, ale między innymi jednym z tych problemów jest problem takiego funkcjonowania we współczesnym świecie, pewnego rodzaju satysfakcji z naszego życia. Ksiądz biskup mówi tak. Społeczeństwo bez wielkich ideałów, bez wzniosłych wartości, w którym ludzie żują gumę i wymieniają się ploteczkami, może istnieć, ale ja się boję takiego świata. Świat musi mieć sens, mówi ksiądz Józef Życiński. Proszę Państwa, w dzisiejszym świecie również i w dzisiejszej Polsce szczególnie bardzo wiele się mówi o relacjach pomiędzy państwem a Kościołem. Wydaje się, że we współczesnej Polsce te granice się chyba trochę pozacierały.
Natomiast byli i są jeszcze tacy księża, którzy jednak uważają, że ten rozdział Kościoła od państwa powinien być pewnego rodzaju normą, bo kiedy tego rozdziału nie ma, to tak naprawdę przede wszystkim traci na tym Kościół w pierwszej kolejności, a dopiero później państwo. Józef Życiński mawiał tak: jest pewien konflikt między państwem demokratycznym i Kościołem, który ze swojej natury jest hierarchiczny. Ale dla mnie rozwiązaniem problemu jest bardzo akcentowana przez Jana Pawła myśl, że konieczne jest mocne rozdzielenie systemu państwowego od organizacji kościelnej. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli państwo teokratyczne, które jest nieszczęściem. No, myślę, że warto wsłuchać się w te słowa, tym bardziej, że są to słowa i arcybiskupa, i papieża Jana Pawła II, do którego spuścizny tak często się odwołujemy, prawda? Chociaż ksiądz Józef Życiński bardzo często mawiał o tym odwoływaniu się do spuścizny Jana Pawła II, że kremówki tak, ale encykliki już nie. To jest takie nasze właśnie polskie podejście do tych spraw. Piękne zdanie powiedział również ksiądz Józef Życiński, które myślę będzie takim podsumowaniem tej książki. Każdy z nas jest w jakiś sposób bezradny, bez względu na to, jak inteligentni jesteśmy. W pewnej chwili dochodzimy do strefy, w której pozostaje już tylko milczenie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu polecam tę książkę. Świat musi mieć sens. Wydawnictwo Znak. Ostatnia rozmowa Aleksandry Klich z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim. Zapraszam. Dzień dobry. Wakacje się skończyły, ale ja dzisiaj chciałabym Państwu polecić książkę trochę taką w wakacyjnym klimacie. A jest to książka Katarzyny Nosowskiej zatytułowana A jażem jej powiedziała. Na pewno większość z Państwa kojarzy tę osobę. Katarzyna Nosowska, wokalistka rockowego zespołu Hej, potem jej kariera solowa. Przecież nagrała wiele płyt zespołem, potem solowych. A ta książka to jest zbiór felietonów. Może przytoczę Państwu, w jaki sposób wydawca zachęca nas do sięgnięcia po tę książkę. Ta książka to petarda. Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie i wtedy pojawiła się ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i bez owijania w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania, ciepło, z doświadczeniem i życiową mądrością. Mówi o showbiznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. O druzgocącym wpływie portali społecznościowych na nasze życie, o dylematach partnerstwa, problemach w okiełznaniu nastolatków, o miłości do jedzenia i terrorze rynku reklamowego, o tym, jak kochać i nie kochać, o tym, że czarny nie wyszczupla. Nosowska jest szczerą, dojrzałą i oryginalną obserwatorką rzeczywistości i ma to, czego brakuje teraz wszystkim – dystans do samej siebie. Nieoczywiste, głębokie, błyskotliwe, świetnie napisane i bawiące do łez. Kaśka zabije cię miłością. Naprawdę, tym razem ta zachęta nie jest przesadzona. Książka czyta się świetnie. Tak jak powiedziałam, jest to zbiór felietonów. Początkowo Katarzyna Nosowska na Instagramie zamieszczała od 2017 roku filmiki zatytułowane A jażem jej powiedziała. Ona sama w ten sposób tłumaczy, dlaczego w ogóle zaczęła kręcić te filmiki, a potem dlaczego na ich podstawie powstały te felietony. Przez ostatnie 4 lata kłopoty dotykały mnie seriami. Epizody względnego spokoju były tak krótkie, że nie warto o nich wspominać. Los wspinał się na wyżyny kreatywności, by umożliwić mi testowanie wytrzymałości w praktyce. Wiedziałam, że żaden stan nie może trwać wiecznie, ale 4 lata oczekiwania na odmianę bardzo mnie umęczyły. Dziś, kiedy kurz opadł, jestem silniejsza niż kiedykolwiek, a życie smakuje jak nigdy. Oddaję Wam tę książkę, która, mam nadzieję, zasłuży na miano świetnej towarzyszki podróży, pocieszycielki, przeganiaczki nudy, a może nawet stanie się wsparciem w czasie oczekiwania na odmianę losu dla tych, którzy chwilowo nie są jego pupilami. Jeśli jest Wam czasem ciężko, zaufajcie mi. Zaufajcie Kaśce.
Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem, trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się przedsionkiem szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Katarzyna Nosowska, to co już sama tutaj podkreśliła i co naprawdę jest prawdą w tych felietonach, ma przede wszystkim niesamowity dystans do samej siebie. Ukazuje nam tutaj świat show biznesu, można tak powiedzieć kolokwialnie, całą tą wielką ściemę, jaką jest ten świat show biznesu. Zrywa maski z twarzy co niektórych celebrytów i pseudocelebrytów. Można się naprawdę pośmiać. Są to krótkie felietoniki. Przy niektórych można wybuchnąć niepohamowanym śmiechem, ale są też takie, które są nasyconą pewną dozą może takiej goryczy, autoironii. W każdym razie, jak się sięgnie po tę książkę, to niełatwo ją zostawić. A jeszcze ma taki plus, że felietony są na tyle krótkie, że można czytać je naprawdę bardzo szybko i niełatwo z nich zrezygnować. Żeby Państwa zachęcić do sięgnięcia po tę książkę, pozwolę sobie taki jeden króciutki felietonik przeczytać, żebyście mieli taką próbkę tego, co to jest za książka. A ja żem jej powiedziała: Kaśka, może byś włożyła coś elastycznego i poćwiczyła z Anną Ewą Lewandowską-Chodakowską albo chociaż ją pooglądała. Boję się, że kiedy porzucę ciało, by udać się na wieczne łowy, któraś z bliskich mi osób na pytanie, co było najbardziej charakterystyczne dla Katarzyny, odpowie bez zastanowienia. Była jedyną znaną mi osobą, która z nienadużywania ruchu uczyniła sens życia. Lubię siedzieć, polegiwać, wysiadywać jajo rozczarowania światem w gnieździe uwitym z kołdry. Staram się otaczać dobrymi ludźmi, którzy chętnie, bez najmniejszego oporu, pokicają mi po herbatkę, fajki, podadzą talerz z ciepłą strawą, potem drugi, trzeci i kolejne. Dawno temu zdarzało mi się wspinać na Mount Everest 6. piętra prawie każdego dnia. Dawno temu używałam nóg. Odkąd jako dojrzała kobieta zrobiłam prawo jazdy, zawsze się wożę. Odkąd zamieszkałam na parterze, nie muszę ryzykować utraty życia podczas wspinaczki. Jestem teoretykiem wysiłku. Kupuję pisma poświęcone fitnessowi, lubię dresy, obserwuję profile trenerów personalnych, śledzę progres w modzie sportowej i na rynku odżywek białkowych. Odwiedzam steper w piwnicy, żeby wiedział, że jestem, że pamiętam. Ronię łzy wzruszenia, patrząc na metamorfozy dziewczyn i kobiet jak Polska długa i szeroka. Mam buty do biegania, bieliznę termiczną, hantle, ekspandery, gumy fitness, profesjonalną skakankę, baletki i matę do jogi, DVD z Ewą, DVD z Anią, Jane, Cindy, podręczniki o pilatesie w weekend, muskulaturze w tydzień, rower, buty narciarskie i snowboardowe spodnie. Miałam też 160 kg żywej bieżni, którą jednak zamieniłam na stoliczek i dwa krzesełka, żeby kawkę z koleżankami pić. Na werandzie, gdzie stała bieżnia. Kulturalnie, jak to czynią damy. Dwukrotnie zakupiłam karnet na siłownię, raz roczny w ramach motywacji. Pary wystarczyło mi na 3 miesiące. Aż przyszedł ten jeden poranek, kiedy mały wewnętrzny podpowiadacz wysyczał mi w głowie. Zimno jest, dokąd będziesz lazła w te słote i smog? No to nie poszłam. Kilka lat później na fali zdrowego rozsądku kupiłam karnet 3-miesięczny. Na tyle wystarczyło mi zapału i znów wewnętrzny puczysta, szeptem nieznoszącym sprzeciwu, odwiódł mnie skutecznie od pomysłu przedłużenia romansu z siłownią. Praktycznie spalam kalorie w sposób, który nie boli. 9 godzin czytania, około 400 kilokalorii. Leżenie, 372 kilokalorie. Śpiewanie, 1116 kilokalorii. Miałam nosa, wybierając zawód. Aż strach pomyśleć, ile bym obecnie ważyła, gdyby nie te kilkadziesiąt koncertów rocznie. A Annę Ewę Lewandowską-Chodakowską mogę oglądać codziennie. W czymś elastycznym oczywiście. 9 godzin oglądania na leżąco to będą 372 kilokalorie. Mało. Mogę dorzucić śpiew. To była próbka jednego z krótkich felietoników zamieszczonych w tej książce. Jeżeli chcą Państwo się pośmiać, a jednocześnie poczytać coś interesującego, proszę sięgnąć po tę książkę. Naprawdę warto. Dodam, że w tej chwili jest ona na czołowych miejscach czytelniczych list przebojów. Zapraszam. A ja żem jej powiedziała. Katarzyna Nosowska.
Dzisiaj chciałam polecić książki Joanny Chmielewskiej. Są to oczywiście książki sensacyjne, takie, które ja czytam. Joanna Chmielewska jest nazwana królową polskiego kryminału. Niestety jest już to autorka nieżyjąca, zmarła w 2013 roku. Pani Joanna skończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, ale bardzo krótko pracowała w swoim zawodzie i zaczęła pisać książki. Pierwszą jej kultową książką, napisaną w 1964 roku, jest książka Klin, gdzie główną bohaterką jest sama Joanna Chmielewska. Nieszczęśliwa miłość, dziwny przypadek, poznaje kogoś innego, miesza się zupełnie niespodziewanie w aferę szpiegowską. Zresztą pani Joanna bardzo często jako bohaterkę swoich książek sensacyjnych, swoich kryminałów, dawała samą siebie. Ta bohaterka też była architektem, pracowała w biurze projektowym. A że pani Joanna Chmielewska ma, no miała nieprzeciętną osobowość, miała wyjątkowe poczucie humoru, więc czytając jej książki można się naprawdę bardzo dobrze bawić, świetnie są zarysowane postacie. No jej książki są po prostu świetne. Pierwszą książką, którą pani Joanna Chmielewska napisała na temat swojej rodziny, jest książka Boczne drogi, gdzie przyjeżdża jej ciotka z Kanady i razem z panią Joanną, z jej matką i z drugą ciotką jeżdżą po Polsce, żeby pani Teresa, która przyjechała właśnie z zagranicy, mogła powspominać stare dobre czasy i poprzypominać sobie Polskę. Jak zwykle w jej powieściach zupełnie nieoczekiwane zwroty akcji, czarny humor, zupełnie niezwykłe przypadki, które je tam spotykają. No książka jest naprawdę super. Następna książka, którą też pani Joanna Chmielewska opisuje siebie i swoją rodzinę, są to Studnie przodków, gdzie przez przypadek zostaje odkryty testament z XIX wieku i po wielu poszukiwaniach okazuje się, że rodzina pani Joanny jest spadkobiercą przeogromnego majątku po jakiejś tam przodkini hrabinie. I jak to w jej książkach, dziwne przypadki, niesamowite zdarzenia, świetnie to wszystko jest opowiedziane, są bardzo dobrze pokazane postaci. Kiedy czyta się jej książki, ma się wrażenie, że się w tym wszystkim uczestniczy. No jest naprawdę niesamowite. I ostatnią książkę, którą w tym momencie przygotowałam, są to Harpie. To akurat bohaterką jest Dorotka, którą wychowują trzy ciotki i też niespodziewany splot akcji, spadek z zagranicy, morderstwo, zupełnie nieoczekiwane zakończenie. Z serii Królowa polskiego kryminału jest przygotowane 50 książek, 50 tytułów, które są najchętniej wypożyczane. Aczkolwiek uważam, że wszystkie książki pani Chmielewskiej są naprawdę warte polecenia i przeczytania. Ona sama jest porównywana z Agatą Christie. Jej książki były tłumaczone na wiele języków. Niektóre były, na podstawie niektórych były kręcone filmy. Także są bardzo ciekawe, świetny humor, świetny dowcip, warte przeczytania. Serdecznie polecam.